Widzicie na ekranie dwa różne zdania zapisane słowami w języku polskim i chciałbym, żebyście zatrzymali teraz wideo i zapisali te zdania jako wyrażenia algebraiczne. No to po kolei. Może kusi was, żeby po prostu po kolei zapisywać to, co zawarte jest w zdaniu. Pięciokrotna oznacza 5 razy większa. Można by to zdanie zapisać 5 razy więcej niż różnica itd. tak dalej. Czyli 5 Razy czasem oznaczamy mnożenie znakiem x, czyli krzyżykiem, ale w algebrze używamy też liter, w tym litery x. I lepiej w takim przypadku mnożenie oznaczać kropką. Pięciokrotna różnica x i 2, czyli x minus 2, ale tak zapisane wyrażenie może okazać się problematyczne, ponieważ w tak zapisanym wyrażeniu musimy posłużyć się kolejnością działań. Mamy dwa różne działania i Kolejność działań mówi, że mnożenie wykonujemy najpierw przed odejmowaniem, ale w zdaniu powiedziane jest co innego. W zdaniu nie jest zapisane 5 razy x, tylko 5 razy różnica, pięciokrotna różnica. Różnicę w takim razie musimy wziąć w nawias. Mnożymy razy 5 całą różnicę, a nie tylko x. I wtedy najpierw wykonujemy odejmowanie, bo jest w nawiasie. Bo musimy wiedzieć, ile ta różnica wynosi, a potem mnożymy ją razy 5. Podobnie rozwiążemy drugi przykład. 10 razy więcej niż suma y i 3. I znowu, jeżeli zapiszemy po prostu po kolei 10 razy suma, czyli dodawanie y plus 3, to mamy ten sam problem, bo należałoby zgodnie z kolejnością działań najpierw pomnożyć 10 razy y. Ale w zdaniu powiedziane jest co innego. Nie 10 razy y, tylko 10 razy suma. Suma y i 3. I dlatego y plus 3 musimy wziąć w nawias. I wtedy pomnożymy zgodnie z kolejnością działań całą sumę razy 10, a nie tylko y. Najpierw wykonamy dodawanie y plus 3, a potem mnożenie razy 10.